Wielu już starało się ułożyć opowiadanie o zdarzeniach, które się dokonały pośród nas, tak jak je przekazali ci, którzy od początku byli naocznymi świadkami i sługami słowa. Postanowiłem więc i ja zbadać dokładnie wszystko od pierwszych chwil i opisać ci po kolei dostępny Teofilu, abyście mógł przekonać o całkowitej pewności nauk, których ci udzielono. W owym czasie Jezus powrócił mocy Ducha do Galilei, a wieść o nim rozeszła się po całej okolicy. On zaś nauczał w synagogach, wysławiany przez wszystkich. Przyszedł również do Nazaretu, gdzie się wychował. Dzień szabatu udał się swoim zwyczajem do synagogi i powstał, aby czytać. Podano mu księgę proroka Izajasza. Rozwinąwszy księgę, natrafił na miejsce, gdzie było napisane: Duch Pański spoczywa na mnie, ponieważ mnie namaścił i posłał mnie, abym ubogim niósł dobrą nowinę, więźniom głosił wolność, a niewidomym przyjrzenie, abym uciśnionych odsyłał wolno, abym opowoływał rok łaski od Pana. Zimą przysięgę oddał słudze i usiadł, a oczy wszystkich synagodze były w nim utkwione. Począł więc mówić do nich: dziś spełniły się te słowa Pisma, któreście słyszeli. Oto słowo Pańskie. To przeczytanie, które usłyszeliśmy z księgi Nehemiasza, pokazuje ludziom, którzy są spragnieni słowa. Słowa prawdy, słowa obiektywne, że wreszcie chcą usłyszeć, jaki znak prawdy proszą Nehemiasza, Estrasza, aby im przynieść Księgę Prawdy, Księgę Słowa i odczytali. Są ludzie, którzy przeżyli niewolę, wrócili z niewoli, przeżyli znaczny dramat życia, odbili się od tego dna. Też i w naszych czasach jest wiele osób spragnionych prawdy słowa. Jest tak wiele różnych teorii, myśli, koncepcji na życie, na wychowanie, na religijność, na ateizm, na wiarę, niewiarę. Czy można pogubić w tym zgiełku różnych mniej lub bardziej przemądrzałych ludzkich myśli. Będzie to wyraźnie było na czatowe. Pani premier stanęła przed Parlamentem Europejskim, gdzie spotkały dwa różne światy wartości. Było bardzo wyraźnie widać. Dwa radykalnie różne światy wartości. Świat bardzo prawny, pomogły humanistyczny, sięgający obiektywny, prawdę Boga i świat jest liberalny. Wszystko jest pomylone, pomylone, wiadomo, co jest prawdą. Jeden im wszystko wolno, tak naprawdę nie wolno wiele. To wyraźnie widać, ludzie są dzisiaj zgłodnieni też prawdą, co jest naprawdę prawdziwe w tym całym konstrukcie różnych poglądów, niezgodnych, sprzecznych z sobą, destrukcyjnych często. Tęsknota za prawdą, za głęboką prawdą, za słowem jest wpisana także dzisiaj u nas, gdzie też potrzeba taki właśnie Estraszu, Nehemiaszu, którzy gdzieś ze skarbca swojej wiary, głębi, swojej mądrości przyniosą księgę, staną przed ludźmi dobitnie, zadaniem objaśnienia, tak żeby ludzie rozumieli to, ludzie przeczytali. Ludzie zareagowali z radością. Cieszyli się, chcieli to. I zakończyli ci, którzy czytali słowami: nie bądźcie smutni, nie płaczcie. Lud bowiem płakał, gdy usłyszał te słowa prawdy. Rzekł im Nehemiasz: idźcie, spożywajcie potrawy świątecznej, pijcie napoje słodkie. Poślijcie też porcję temu, który nic gotowego nie ma, bowiem poświęcony jest ten dzień Panu naszemu. A nie bądźcie przygnębieni, gdyż radość Pan
jest swoją waszą. Świadczenie prawdy, tego co obiektywne, nawet jeśli nie dotyka sprawy bolesnej. Jeśli jest prawda, to tam radość. Głęboka radość, którą była też tematem naszych spotkań, która nie robi się z ucieczki, od cierpienia, bólu, trudów życia, ale jest formą głębokiej harmonii, integracji tego, co przynoszą ojce i tego, co przynoszą pachnące gładkie róż. Nie bądźcie przygnębieni, lecz radość Pana jest postoją waszą. Z powód życia i w prawdzie kłamstwo rodzi smutek i zniewolenie. Prawda, nawet jeśli życie jest trudne, na samą wiersz zakwitnie ostatecznie radością i pasją życia. Mam na to wiele dowodów w życiu ludzi świętych, nie tylko wśród wielu, ale wielu innych osób, które przeżyły trudne chwile, ciężkie chwile i swoje niewolę, ale w końcu idą i świętują i piją słodkie napoje. Nie gorzkie, to słodkie. Bardzo piękny fragment z księgi proroka. Ta obiektywna prawda, która jest aktorem tęsknienia, cierpimy, bo to cierpienie mówimy w pierwszej konferencji. Strasznym cierpieniem człowieka, który nie doświadcza obiektywnej prawdy. W głębi jest to straszny ból, który na co nie rozumiemy, ale gdzieś w głębi serca jest ukrytny. Bóg odpowiada na to pragnienie. Słowo, które stało się ciałem Chrystus, jest odpowiedzią Boga na to pragnienie. To jest żywe słowo. Nie tylko księga spisana, ale żywa osoba. Ja jestem tylko, jest odpowiada o słowie, ale jest słowo, nie jest słowo. Słowo stało się ciałem. Chrystus niczego nie napisał. Nie mamy takiego, nie mamy książki, która napisała Chrystus. Coś na piasku napisał, a to się skończyło. A wiatr zawiał, to zniknęło i tyle jego pisali. Bo on był słowem, co napisał. Słowie jest słowem, on jest księgą. On jest księgą. Żywą księgą. Spotkanie z nim, trzeba czytać jego osobę. Czytajcie mnie, a nie to, co tam napisano. Kiedyś był taki ojciec duchowny, takiego Jany, bardzo słynny jezuita, który jeden z jego uczniów, kiedyś słynny niemiecki filozof, Fernand Burr, czy cierpiący w Wiedensburgu, kiedy zapytał go, czemu ojciec nic nie pisze? Ojciec jest taki mądry, ojciec nic nie pisze. On mówi, ty jesteś moją księgą, którą napisałem własną krwią. Ty jesteś moją księgą, którą będą ludzie czytali, bo napisałem własną krwią. Ja sam Chrystus, on jest żywe słowo, spotkanie z nim jest czytaniem tego słowa. Dlatego Chrystus staje, nawiązuje do tej głębokiej intuicji, staje do testamentu, otwiera księgę Izaasza, księgę prawdy. W jego słowach ta księga dochodzi do głosu, pokazuje, że to było wszystko prawdziwe, ta intuicja staje do testamentu. W nim dochodzi do pełni, on jako słowo, teraz to słowo czyta. I wzruszające jest to, że właśnie ten fragment z księgi rabie Łukasza jest ważnym fragmentem w tej buli papieskiej, która wprowadza rok miłosierdzia. Jest to numer 16. Cały numer 16 właściwie jest komentarzem tego fragmentu Ewangelii, który przed chwilą odczytaliśmy. Myślę, że nie ma przykładu. Przeczytam ten fragment. Ewangelii według świętego Łukasza, pisze papież, znajdujemy jeszcze inny ważny aspekt przeżywania z wiarą w jubileuszu tego roku miłosierdzia. Ewangelista opowiada, że Jezus w szabat powrócił do Nazaretu i, jak miał obzwyczaju, udał się do synagogi. Tam też został poproszony o odczytanie fragmentu pisma i o skomentowanie. Wybrany fragment pochodził z księgi proroka Izajasza, gdzie jest napisane: Duch Pana Boga nade mną, bo Pan mnie namaści. Posłał mnie, głosi dobrą nowinę ubogim, by opatrywać rany serc złamanych, by zapowiadać wyzwolenie jeńcom i więźniom swobodę, aby obwieszczać rok łaski Pańskiej. Rok łaski, rok miłosierdzia, to właśnie jest nam ogłoszone przez Pana i tym pragniemy żyć. Ten rok miłosierdzia, rok święty, że Papież niesie ze sobą bogactwo misji Jezusa, które odbija się echem w słowach proroka. Zanieść słowo i gest pocieszenia biednym, ogłosić wolność tym, którzy są więźniami nowych form niewolnictwa nowoczesnego społeczeństwa, przywrócić godność, dobre imię tym, którzy zostali im pozbawieni. Kto pełni uczynki miłosierdzia, niech to uczyni ochocznie. Cytat z listu do Rzymian. Rzeczywiście to jest bardzo piękne, że ten fragment, który dzisiaj usłyszeliśmy, ten fragment jest głównym motywem tego
miłosierdzia. To jest właśnie na tym polega miłosierdzia. To jest danie światu słowa obiektywnego, danie miłosierdzia, które jest, jak mówi papież, co to się tego Tomasza, najwyższym wymiarem wszechmocy Boga. Głosić, opatrywać rany serc złamanych, dzisiaj nie brakuje ludzi o sercach płonących. Jest bardzo dużo ludzi, którzy mają serca płonące, nie tylko jakieś zewnętrzne krzywdy, ale samo wnętrzne i jaźnie. Ich serca są zdruzgotane. Jest akt miłosierdzia opatrzyć rany serc złamanych. Święty Zamek głębi człowieka, jego jest testem. I tam opatrzyć to, usłyszeć i opatrzyć. Akt miłosierdzia. By zapowiadać wyzwolenie jeńcom i więźniom swobody, nie opuszczamy jeńców. To, co mówiłem często w tej kolekcji, że miłosierdzie nie jest nagrodą. Nie wolno karać. Nad więźniom należy iść, głosić, spotkać, głosić miłosierdzie. Tylko miłosierdzie potrafi pomóc. I także jak mówi papież tym więźniom współczesnym, uzależnym, współczesnym formie niewoli, które nie brakuje. Diabeł zabrakło, żeby te wszystkie subtelne uzależnienia i zniewolenie naszych czasów tutaj wymienić. Więźniom swobody. Największym zagrożeniem naszych czasów jest utrata wolności. Kiedyś zapytano szwajcarskiego teologa Karla Bartha, już pod koniec życia, wyszedł sobie na YouTube Karl Barth, taki będzie wywiad w języku angielskim. Kiedy go zapytano, że Staruszko, na pewno nie widzi, jakie ma okulary, jak no, butelek, spalążalek. Czy go pytają, ojcze Karolu, jaki jest według Pana największe zagrożenia dla naszego atomu? Najbardziej się boję, że unfired, że straci szacunek czy wolność, czy głupotają wolność. To jest największe zagrożenie dzisiejszych czasów, że ludzie tak szybko tracą wolność. To jest po prostu to w subtelny sposób. Bardzo subtelny był na zasadzie wolność od własnego zdania, ubioru, zachowań. Jak ktoś zacytował takie zdanie, że kiedyś powiedział na jakimś spotkaniu, że a dzisiaj jest takie modne życie, no to jak Pan jest modny, to Pan będzie stary modny, bo Pan się zmienia. Jutro będzie, że Pan jest dzisiaj modny, jutro już będzie Pan stary modny. To jest bardzo dobry pokaz. To jest też wątpię. Muszę być modny. Jestem sobą. Modny, jak to szeroki spodnie, ale to brzmi szeroko, są wąskie, to wąskie, więc taka czegoś to tak. Także modny, moda w zachowaniu, w poglądu. Ja żyję w prawdzie. Moda się zmienia. Zupełne formy zniewolenia, odebrania człowiekowi wolności, tego też się nie da. To posłannictwo Kościoła, które głosi Chrystus na zalecie u siebie, w swoim rodzinnym domu, trwa bądź dzisiejszy. Dziś mówi Chrystus. Dziś spełnimy się słowa Chrystusa. To, co rozważałem dzisiaj po lekcji pierwszym aktem miłosierdzia, jest słowo dzisiaj. Dzisiaj. I też Chrystus też mówi. Odczytał słowa, poproszono go o komentarz. Cały komentarz jego był, dziś spełniły się słowa pisma, które są szybkie. Koniec. Wielki komentarz. Ale dzisiaj to się spełni. Także nasi dzisiaj terminowie, które w Polsce, na Polszczyźnie, pół dzisiaj, w tej kolekcji, te słowa się spełniają. Dzisiaj można rozpocząć ten wielki posłannictwo miłosierdzia. Drugie czytanie, które słyszeliśmy o tym bogactwie Kościoła, jego część, członków, fragmentu, tak jak ciało ludzkie na ręce, palce, uszy, nos. Tak samo ciało ludzkie ma bardzo wiele różnych funkcji, zadania, części. Tak samo każdy z nas, mówi święty Paweł w liście do Koryntian, ma swoje własne posłannictwo. Nie musimy wszystkiego naraz robić. To też jest pisane na pokusie, że musimy wszystko naraz zrobić, wszystkie funkcje, wszystkim pomóc. No i każdy robi swoje. To jest ojcem, będzie miłosiernym ojcem. Jest mężem, jest miłosiernym mężem, z matką, nie będzie miłosiernym matką, z nauczycielem. Czy religii, czy geografii, kto robi miłosierny i mądry, kto jest księdzem i będzie miłosiernym księdzem. Każdy jest swoje zdolne. Jesteśmy Bogami, dlatego że jesteśmy Kościołem, z tak bardzo wielu funkcji, że możemy zharmonizować, jak orkiestra. To jest taka pokusa, że ktoś zrobi za dużo, to musi. Nie każdy zrobi swoje, ale starczy. Nie każdy gra na swoim instrumencie, nie musi wiążowista wygrywać flet z ręki, wygrywać na flecie przy okazji. Bo musi, ale to nie uda, ani na wiążeniu. Ale na pewno się nie zajmę. To jest taka pokusa, że ja muszę za dużo zrobić, za dużo robię, nie zrobię nic. Spadł na robotę. Ktoś jest, ma swoją działkę, nie? Każdy ma swoją działkę, swój charyzmat, swoją część w tym ciele. Znam to możliwie, powolnie,
odejdzie, odpocznie. Nie jesteśmy sami. A to jest też właśnie idea Kościoła. Że nie jesteśmy sami. To działa sam w siebie dobrze. Miłosierdzie jest dzielną wspólnotą. Kto się próbuje brać za miłosierdzie indywidualnie, sam, to albo się odejdzie od miłosierdzia, się zniechęci, albo się wykończy, wypali się. Dzieło miłosierdzia jest dzielną wspólnotą, dzielą Kościoła. To jest wielki ten fragment dzisiejszy. Jest nic, który powiem o tym. Pokazuje, że działa wspólnie. Uzupełniające się charyzmaty, zazębiające się charyzmaty, żeby objąć wszystkie potrzeby dzisiaj Kościoła, świata. Jest to potrzeba bardzo wielu, bo to jest Kościół na całym świecie, żeby te charyzmaty podzielić i to miłosierdzie rozdzielić na wielu, a nie tylko, że sam sobie sterem, czy właśnie nie odjestem. Wszystko naraz. Czy wykończymy? Strzelę miłosierdzie nie jest, żeby się wykończyć. Często ludzie okazują innym miłosierdzie, się wykańcza. To nie jest miłosierdzie. Człowiek, który okazuje miłosierdzie inny, ma też okazję miłosierdzie sobie. Wykończony, prawda, apostoł miłosierdzia nie jest apostołem miłosierdzia. Ukryty autokres. Człowiek miłosierdzie musi być też człowiekiem szczęśliwym. Miłosierdzie nieszczęśliwe, niech lepiej się schowa za autokresem. Miłosierdzie ma być aktem naszego szczęścia, a nie nieszczęścia. Największym aktem miłosierdzia jest tak dużo szczęścia. To jest największy akt. Po co mi nieszczęśliwy pomagać? Ludzie mi widzą, że nieszczęśliwy są największym aktem, więc to, żeby samemu szczęśliwym. Największym kamieniem człowieka jest być szczęśliwym. To często właśnie jest też często brak szczęścia z powodu naszego jakiejś iluzji, przepracowania, jakiegoś zmęczenia. To jest to bardzo piękny obraz, który pokazuje, że się to dzieje. To dzieje się bardzo. Jest bardzo wiele różnych funkcji w Kościele. To i to, a z matką. Taka pokora, tak jak powiedziała Teresa z Jeny, lata od Kieła, pokora małej drogi. Robi to, co jest wydane. Wystarczy niewiele, ale oddane Bogu przemienia się, konsekruje i przynosi niepojęte tego. Ten fragment z Ewangelii Łukasza, którą usłyszeliśmy, ewangelista kieruje do dostojnego Teofila. To jest też bardzo ciekawe, to chciałbym zakończyć na pomnienie. Dostojny Teofil. Ten tekst jest do tego osoby skierowany. Teofil oznacza, po tłumaczeniu Teofil, przyjaciel Boga. Ewangelia jest skierowana do przyjaciół Boga. Tylko przyjaciele Boga zrozumieli ten tekst. Bardzo głęboka intuicja tej Ewangelii, jakby się tego Łukasza. Ewangelia jest skierowana do Teofila, do przyjaciół Boga. To jest do osób, które już są przyjaciółmi Boga. Przyjaźń z Bogiem, przyjaźń z człowiekiem, z jakąś podstawą, bazą, żeby przyjąć kartę. Tam, gdzie nie ma przyjaźni, głębokiej więzi, tam prawda nie ma gdzie wylądować. Nie ma miejsca w ciele. To ludzie, którzy pierwszą decyzją zdecydowali się na to przyjęli przyjaźń człowieka i Boga, którzy zrozumieją też Ewangelię i jej przesłanie. Prośmy Boga, żebyśmy właśnie poprzez nasze rekolekcje, tutaj wspólne bycie z sobą, pogłębili naszą przyjaźń z Bogiem i z ludźmi, żebyśmy sami byli teofilami, którzy zrozumieją sens i głębię posłannictwa Chrystusa. Naszego.